Uwaga, na miejsca. Gotów. Panie Pawle, dzisiaj dwie osoby z gimnazjum nr 1 w Giżycku wygrały konkurs, będą mogły pojechać na Olimpiadę w Innsbrucku. Jak to się stało? Czy to jest program? Przez kogo stworzony? Jest to
wspaniały program firmy Samsung, która jest partnerem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i partnerem sztafety olimpijskiej. Właśnie tych dwóch wspaniałych młodych ludzi jedzie w styczniu na sztafetę olimpijską na 6 dni do Innsbrucka razem z naszym ambasadorem Leszkiem Blanikiem i Kasią Bachledą-Curuś. I będą biegli właśnie w sztafecie olimpijskiej, będą mieli zaszczyt niesienia ognia olimpijskiego razem z 48 innymi dziećmi z całej Polski, bo zostało wytypowanych 24 szkoły. Te szkoły właśnie brały udział w konkursie olimpijskim, musiały się zgłosić, wymyślić hasło olimpijskie. To hasło musiało zostać wybrane i później moja osoba tutaj z moją drużyną przyjeżdża, żeby wybrać tych wspaniałych młodych Polaków, którzy pobiegną w Innsbrucku w sztafecie olimpijskiej. Zapytam teraz Ciebie, jesteś zadowolona z tego, że pojedziesz do Innsbrucku? Tak, bardzo. Warto było dzisiaj się stawić tutaj i przebiec te 30 metrów jak najszybciej? Tak, myślę, że tak. Fajne przeżycie. Zajmujesz się sportem ogólnie, ćwiczysz troszeczkę? Tak, gra w piłkę ręczną. Okay. A Ty, jak Ci się udało wygrać ten wyjazd? No szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że wygram. Ćwiczysz trochę w szkole? No trochę się ćwiczy. Ale nie. A kto jest swoim trenerem? Znaczy ja tylko tak na WF-ie przeważnie biegam, tak na jakieś dodatkowe to nie chodzę. Jesteś zadowolony, że wyjedziesz, że poniesiesz ten ogień olimpijski, tak? Tak, no pewnie. Co powiesz swoim kolegom, którym dzisiaj niestety nie udało się zakwalifikować? No pogratuluję im wspaniałej rywalizacji, no nie wiem. Dziękuję bardzo. Proszę. Skromność. Skromny człowiek. Słuchajcie chłopaki, wy to puszczacie swoje... Giżycko TV na internecie leci.